Coraz więcej i to coraz młodszych dzieci zmaga się z nadwagą lub choruje na otyłość. Największe konsekwencje nadwyżki kilogramów przekładają się bezpośrednio na zdrowie. Aby propagować się zarówno zdrowy styl życia, jak i odżywiania, już po raz drugi w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszice w Opolu zorganizowano soczysty Dzień Zdrowego Jedzenia. Nasza redakcja objęła to wydarzenie patronatem medialnym. Natalia Janus-Kempel. Nasze społeczeństwo tyje coraz bardziej i coraz wcześniej. Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia, 32% polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat ma nadwagę lub otyłość. Jest to 8 miejsce wśród badanych krajów w Europie. Nadmierna podaż kalorii w diecie to jest podstawowy czynnik tego, że nasze dzieci tyją. Druga rzecz, troszeczkę mniejsza aktywność, inne jedzenie, to co mamy na półkach też na to ma wpływ. Czasami mogą być też niestety podłoża hormonalne. W związku z tym po pomoc do dietetyków trafiają coraz młodsi pacjenci. Czasami trafiają do nas dzieci już bardzo małe, na przykład 5-6-letnie, czasami dopiero nastolatkowie. To zależy kto się zorientuje kiedy. Czasami orientuje się rodzic sam, czasami to powie lekarz, a czasami środowisko. Dlatego tak ważna jest edukacja i świadomy wybór produktów spożywczych już od najmłodszych lat. W ramach Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Opolu już po raz drugi zorganizowano soczysty Dzień Zdrowego Jedzenia. Chcemy wszystkich zarazić tym, że można żyć zdrowie, można żyć smacznie i z tego korzystać bardzo mocno, mieć duże benefity pod tym kątem. Więc zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe, wszystkie szkoły średnie z naszego miasta Opola. Na spotkanie zaproszono propagatora zdrowia i zdrowego odżywiania Zbigniewa Bańkowskiego. Zdrowe odżywianie nie musi być wcale drogie, a jednocześnie można zrobić coś bardzo szybko. Spróbuję młodzież przekonać do tego, że wstając rano, zanim ubierzemy się i wyjdziemy do szkoły, to już mamy posiłki przygotowane na cały dzień. Młodzież z kolei częstowała świeżo wyciskanymi sokami i owocowymi szaszłykami. Zasponsorowane przez nasze współpracujące gospodarstwo z naszą szkołą. Jest to wszystko naturalne, ekologiczne, prosto z ziemi. Takie prozdrowotne akcje zdają egzamin, bo uczniowie sami chętnie sięgają po zdrowsze rozwiązania. Ja lubię takie coś, lubię takie owoce, lubię jak coś jest takie właśnie zdrowe i co przynosi właśnie witaminy. Do szkoły zawsze mam jakiś owoc, jakiś zdrowy. Zamiast coś słodkiego, zamiast kupowania w automatach, w sklepikach, słodyczy, pełno cukru, wolę przecież sobie duże jabłuszko, albo marchewkę, albo jakąś sałatkę sobie z pożywną zrobić. A owocem dobrych nawyków żywieniowych jest zdrowie. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.